Halo, z tej strony Szykiego. Dzisiaj porozmawiamy sobie na wykład wczorajszego meczu Karzat Orzy Łódź kontra Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Mecz się zakończył 51-39. Karzat Orzy Łódź wygrał pierwszy mecz z kibicami. Serio. No i co? No i mecz się zakończył 51-39 dla Łodzi. No i jedziemy ze składem. Każe to, że Łódź dzisiaj postanowił na... No wczoraj postanowił. Marcin Nowak 9, 10 Aleksander Łuktajew, 11 Norbert Kościół, 12 Piotr Piuro, Brady Kertz 13, 14 Jakub Soroka, 15 Mateusz Dul i 16 Luke Becker. A Abramczyk Polonia Bydgoszcz wyszła tak. 1 Daniel Jeleniewski, 2 Andreas Liager, 3 Adrian Gała, 4 Dawid Bellego, 5 Wadim Teresienko, 6 Wiktor Przyjemski, 7 Nikodem Bartoch i 8 Jewnigni Sajdulin. No i tak, punkty tak wyszły otóż troszkę inaczej, ale dobrze. Marcin Nowak 1-3-2-3-2, czyli 11 plus 2 punkty, czyli dostał 13 punktów. Marcin Nowak 13 punktów zdobył. Aleksander Łuktajew też 13, to jest bardzo ciekawujące. O 1 punkt więcej, a jeszcze dostał 1 punkt Łuktajew, czyli Marcin i Aleksander mają tyle samo punktów, 13 i 13. No dobrze, Norbert Kościuch. 4 plus 1, czyli 5. Niestety, ale Norbert Kościuch wczoraj miał niebezpieczny wypadek i ma złamaną nogę. I zdobył jedynie 4 punkty plus 1, czyli 5. Piotr Piuro nic, bo Luke Becker ciągle go zastąpywał. Brady Kertz 12 punktów, Jakub Seroka 0, Mateusz Dul 4 i Luke Becker 9. Czyli razem wyszło 51. Tak, zawodnicy pojechali z Karzat Orzy Łódź i jedziemy z Abramczykiem Polonia Bydgoszcz. Jeleniewski 5, a mówili, że Jeleń podąży swoją byłą drużynę, a nieprawda. Jeleniewski 5, Andreas Liager 6, 5 Adrian Gała, 0 Dawid Bellego, 14 punktów zdobył Wadim Teresienko, 8 punktów zdobył Wiktor Przyjemski, Nikodem Bartoch 1 punkt i Jewgnini Sajdulin 3 punkty. No dobrze, teraz przechodzimy do biegów. Według mnie w biegu 10 był wypadek Norberta Kościucha, no po prostu. No to co? Bieg pierwszy rozstrzygnął się otóż tak, że w biegu pierwszym pojechał w kasku żółtym Daniel Jeleniewski, w kasku czerwonym Marcin Nowak, w kasku białym Adrian Gała i w kasku niebieskim Norbert Kościuch. I tak, Jeleniewski 3, 1 Nowak, 0 Gała i 2 Kościuch, czyli było 3-3. W biegu drugim Mateusz Dul zdobył 2, Przyjemski 3, 0 Seroka i Nikodem Bartoch 1, czyli było 2-4 i było 5-7. Teraz bieg trzeci. Wadimin Tarasienko 2, 0 Luke Becker.
Andreas Liager 1 i Brady Kurtz 3. I czwarty bieg. Jakub Sroka 0, Jewgeni Sajlulin, Aleksander Łoktajew i Wiktor Przyjemski 0, 2, 3, 1. Bieg piąty. Kościuch Gała Becker i Tarasienko. Tutaj było akurat 5-1 dla Karzot Orzy Łódź i pierwszy przybył Luke Becker, drugi Norbert Kościuch, trzeci Wilimin Tarasienko i ostatni Adrian Gała. No dobrze, teraz jedynie muszę kolejny bieg, ale uwaga, uwaga. Według mnie najciekawszy był bieg 12 i jeszcze 14, no i ten, który wam przed chwilą pokazywałem, czyli bieg 5. No dobrze, przechodzimy do biegu 9. W biegu 9 pojechał Marcin Nowak, Jeleniewski, Łoktajew i Liager. Było 5-7 i było 30-24. I wygrywaliśmy Marcin Nowak 2-0, Daniel Jeleniewski, Aleksander Łoktajew 3 i Andreas Liager 1. Czyli było 5-1 dla drużyny łódzkiej. No dobrze, teraz najtrudniejszy bieg Beckera, za który bardzo dziękujemy, bo pojechał Wiktor Przyjemski, Norbert Kościuch i Wadimir Tarasienko i Luke Becker. Otóż tutaj był ten wypadek Norberta Kościucha, gdzie złamał sobie nogę. No i tak, Wiktor Przyjemski 2, 3 Wadimir Tarasienko i 1 Luke Becker. Bardzo dziękujemy Beckerowi, że się postawił. No i co? Tu było 31-29. Nasza przewaga wzrosła do niestety 2 punktów prowadzenia. 11 bieg. Mateusz Dul, Adrian Gała, Marcin Nowak i Daniel Jeleniewski 4-2. I Dul przyjechał z jednym punkcikiem, z dwójeczką przyjechał Gała, z trójeczką Nowak i z totalnym 0 przyjechał Jeleniewski. A mówili, że podrąży nas, a nieprawda. No i teraz bieg 12, gdzie było 39-33. Andreas Liager, Mateusz Dul, Nikodem Bartoch i Luke Becker. 2 zdobył Andreas Liager, 1 zdobył Mateusz Dul, 0 Nikodem Bartoch i Luke Becker 3. I było 4-2.